Dzisiaj zajmiemy się tematem, który był poruszany, ale bez podstaw teoretycznych. Czas na omówienie zasilacza ogólnie, jego sposobu działania i stabilizacji zarówno prądu, jak i napięcia. Przekażę Wam wiedzę z programu nauczania z technikum elektrycznego z początku lat 90. I tak, zasilacz we wzmacniaczu lampowym to urządzenie, które ma za zadanie dostarczyć do odbiornika napięcia stałego o małych tętnieniach i napięcia przemiennego o obniżonej wartości do podgrzewania lamp przy korzystaniu z energii pobranej z sieci elektrycznej 230 V 50 Hz. Najpopularniejsze są zbudowane w oparciu o transformator sieciowy, lampy lub diody prostownicze i kilka kondensatorów do wygładzenia napięcia. Bardziej rozbudowane zasilacze mają dławiki, a zaawansowane są zbudowane na półprzewodnikowych stabilizatorach lub są przetwornicą napięcia. Nie będziemy się zajmować rozbudowanymi układami elektronicznymi, żeby zrozumieć podstawy zmiany napięcia przemiennego na stałe. I tak, widzimy tutaj zeszyt, z którego notatek skorzystałem, żeby przygotować odpowiednie wiadomości. Na przykład prostownik sterowany z triakiem. OK. Zadaniem transformatora jest dostosowanie napięcia sieciowego do odpowiednich napięć i galwaniczne oddzielenie dalszych części zasilacza i układów zasilanych. Rolą lamp prostowniczych lub diod półprzewodnikowych jest przetworzenie prądu przemiennego na prąd jednokierunkowy, który na tym etapie jest jeszcze prądem zmiennym, ale o określonej polaryzacji. Filtr to element, który ma za zadanie usunąć składową zmienną. W niektórych przypadkach stosowane są jeszcze dodatkowo układy stabilizujące, które zapewniają stałą wartość wyprostowanego napięcia lub prądu. Niektóre zasilacze mają jeszcze regulatory napięcia, po to, żeby ustawić napięcie na siatkach sterujących lamp końcowych, żeby ustalić klasę pracy wzmacniacza. Możemy się przyjrzeć zmianom kształtu napięcia przez przejście przez kolejne elementy zasilacza. Napięcie wejściowe jest to napięcie pobierane z sieci zasilającej, ma wartość 230 V 50 Hz w naszym kraju. Po transformatorze widzimy napięcie inne niż sieciowe, o innej wartości, tutaj jest obniżone o połowę. Po przejściu przez prostownik, tutaj jednopołówkowy, widzimy, że ujemne napięcia są tutaj zaznaczone linią przerywaną i one zostały przez prostownik wyeliminowane do takiej postaci. To jest właściwy rysunek napięcia po prostowniku. W filtrach stosujemy z reguły kondensatory elektrolityczne o pewnej pojemności, które oddają ładunek elektryczny w czasie opadania zbocza. Ładunek jest zgromadzony w czasie narastania zbocza. Oddawany jest, gdy napięcie zanika. I tutaj mamy rysunek takiego przebiegu. Oczywiście to jest ta krzywa. Im wyższa pojemność kondensatora, tym łagodniejsze nachylenie zbocza rozładowywania kondensatora. Na koniec mamy układ stabilizacji napięcia, który usuwa tętnienia sieci i nieco obniża wartość napięcia wyjściowego w stosunku do wartości szczytowej napięcia na prostowniku. Oczywiście nowoczesne układy stabilizacji napięcia mogą je podnosić, ale są to przetwornice, a jak powiedziałem, nie będziemy się przetwornicami zajmować. W omawianym przykładzie do roli stabilizatora użyto diodę Zenera i tranzystor bipolarny. Układy prostownicze dzielimy na prostowniki prądu jednofazowego i prądu wielofazowego. W zależności od zmian napięcia rozróżniamy prostowniki jednopołówkowe, czyli półfalowe, i dwupołówkowe, czyli całofalowe. Prostownik charakteryzuje się takimi wielkościami jak napięcie zasilające, czyli napięcie tutaj wchodzące na prostownik, składowa stała napięcia wyjściowego, sprawność energetyczna, która jest stosunkiem mocy wyjściowej prądu stałego do mocy wejściowej prądu zmiennego. Współczynnik tętnień, który jest stosunkiem amplitudy składowej podstawowej tętnień do wartości składowej stałej. No i maksymalną wartość napięcia wstecznego na elemencie prostowniczym. Tutaj. Prostownik to układ zmieniający kształt napięcia.
Stąd każde urządzenie, które ma bardzo duży opór dla prądu płynącego w jednym kierunku oraz mały opór dla prądu płynącego w przeciwnym kierunku, ma zdolność przekształcenia prądu zmiennego w prąd jednokierunkowy. Stąd w prostownikach najczęściej wykorzystujemy diody lub prostowniki stykowe. Z tego powodu, że prostowniki lampowe wymagają dostarczenia dodatkowej energii do podgrzania lampy, zajmiemy się tylko prostownikami krzemowymi. Zaraz Wam pokażę prostownik lampowy. I tutaj mamy prostownik jednofazowy, prostownik lampowy. Tutaj mamy inne układy prostowników, prostownik dwupołówkowy. Prostownik jednopołówkowy z obciążeniem oporowym ma małą sprawność, nie przekraczającą 41%. Składowa stała prądu wyjściowego powoduje magnesowanie rdzenia transformatora tutaj i to powoduje konieczność użycia transformatora o większych rozmiarach niż wynika to z mocy wydzielonej na odbiorniku. Układ jednopołówkowy jest stosowany bardzo rzadko i przy małych mocach. Wyjątek stanowi tu prostowanie wysokich napięć. Omówmy sobie pokrótce ten rysunek. Tutaj mamy przebieg na uzwojeniu wtórnym transformatora. Tutaj mamy przebieg napięcia na diodzie. To jest wartość prądu, to jest wartość napięcia, wartości chwilowe. A tutaj mamy napięcie, które jest blokowane przez diodę. Czyli to napięcie nie pojawia się na odbiorniku. Prostownik dwupołówkowy występuje w dwóch wersjach. Na rysunku widzimy z odczepem na uzwojeniu wtórnym i mamy jeszcze układ z mostkiem Gretza. W układzie z odczepem uzwojenia wtórnego diody przewodzą na przemian. Ta lub ta. Płynie prąd w odbiorniku przez cały czas. Mostek Gretza, czyli ten układ, jest najczęściej wykorzystywany jako układ prostowniczy i diody tutaj przewodzą parami. Ta para lub ta para. Omówmy sobie jednak przebiegi na tym rysunku. Tutaj widzimy, to jest wartość tych dwóch napięć. Nie oznaczyłem tutaj U2' i U2 bis. O i teraz rysunek jest bardziej czytelny. Tutaj mamy napięcia na jednej diodzie oraz prądy. Tutaj mamy napięcia i prądy na drugiej diodzie. I na odbiorniku wygląda to tak. Omówmy sobie przebiegi napięcia na poszczególnych elementach prostownika z mostkiem Gretza. Ten przebieg jest napięciem wyjściowym zdwojenia wtórnego transformatora. Tutaj mamy przebiegi napięć na jednej parze diod. Tutaj mamy przebiegi na drugiej parze diod i napięcia, które są blokowane przez odpowiednią parę diod. Strzałki I oznaczają kierunki płynącego prądu i jak widzimy diody te przewodzą na przemian, dlatego na tym odbiorniku przebiegi napięcia się sumują i w ten czas przez cały czas jest przewodzony prąd. Tak jak na tym rysunku. Mówiłem także, pokazując rysunek z zeszytu z technikum elektronicznego, jeszcze raz go pokażę, że w roli prostownika możemy wykorzystywać tyrystor, tylko że do tego układu potrzebujemy układ wyzwalający tyrystor. I tutaj widzimy przebiegi. Tego układu nie będę omawiał, gdyż rzadko kto wykorzystuje prostownik sterowany do prostowania napięcia z naznaczu lampowym. Jeszcze pozostała nam filtracja napięć do omówienia, ale omówimy to następnym razem, ponieważ temat zastosowania dławika w zasilaczu jest bardzo rozległy i z pewnością nie zmieściłbym się w założonym czasie filmu, gdybym zechciał to teraz omówić. A w tabeli, którą teraz widzimy, mamy zestawienie podstawowych parametrów układów prostowniczych. Dlatego też układ półfalowy charakteryzuje się małą sprawnością, o której już mówiliśmy. Wykorzystywany jest też bardzo rzadko, na przykład przy wysokich napięciach, przy małej mocy. Najlepsze wykorzystanie energii mamy w układzie całofalowym. Czy to z odczepem w transformatorze, czy z mostkiem Gretza.
mamy, widzimy tutaj tą pozycję, to jest sprawność energetyczna. Współczynnik tętnień jest też mniejszy w układach całofalowych. No i trzeba też mieć na względzie maksymalną wartość napięcia wstecznego na diodzie URM. Mam nadzieję, że te podstawowe wiadomości przydały się i już nie będziecie mieli trudności ze skonstruowaniem zasilacza do swojego wzmacniacza lampowego i nie będziecie musieli robić takich doświadczeń, które prezentowałem w filmie o przygotowaniu prototypu wzmacniacza lampowego. Pamiętacie tam rezystor, który określał nam pewien prąd w płynącym układzie i mierzyliśmy, jaką mamy wartość napięcia po prostowniku. Znając te podstawowe wiadomości, nie będzie trzeba już robić takich doświadczeń. Oczywiście problem zasilaczy jest bardziej skomplikowany, aniżeli przedstawiłem w tych prostych wiadomościach. Zainteresowanych odsyłam do literatury, gdzie można znaleźć konkretne wskazówki. Natomiast do skonstruowania podstawowych układów zasilających te wiadomości powinny wystarczyć. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli wiadomości się Wam przydały, proszę o kliknięcie kciuka w górę, więc do następnego filmu.